Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, jesteśmy na farmie Bermara. Najsampierw, zanim zaczniemy rozmawiać z kimkolwiek, dobrze by było iść do łóżka i się przespać. Ostatnio akurat weszłam teraz do młyna, to chyba nie był najlepszy pomysł, żeby tutaj spać. Ostatnio znaleźliśmy ciało Wraski. Nie wiem, czy ją pamiętacie, ja ją pamiętam. No i naprawdę byłam w szoku. Stało się dosłownie chwilę temu, ponieważ nagrywam ten odcinek jeden po drugim. Także wyobraźcie sobie, jakie to musi być przeżycie. Tutaj mamy Hoda. Sporo ludzi, z którymi możemy pogadać, ale najpierw musimy się przekimać do rana. To jest rzecz, którą musimy zrobić. Liczę na to, że uda mi się gdzieś zdobyć skórę cieniostwora, ponieważ jak wiecie, to jest jedyna skóra, której potrzebuję do wyrobu aktualnie nowej broni. Tego jak to się nazywa? Rozbójca? Rozbijacz? Coś takiego. No, tak czy inaczej, no. Zacznijmy od rozmowy. Tutaj jest chyba młyn. Joris. Dość prosta kradzież. Zaczynamy rozmowy w tym miejscu, chciałam powiedzieć mieście. Na tej wsi. Kim jesteś? Nazywam się Joris i prowadzę ten. Prawda, że imponujący? Rzeczywiście, robi wrażenie. Wyszedł spod rąk najzdolniejszych cieśli Archolos, którzy wykonali go według nowego schematu. Nie przewróci go nawet najbardziej porywiste wietrzysko, a wszystko to dzięki solidnej konstrukcji i kamiennej podstawie, na której się obraca. Bermar, właściciel tej farmy, wyłożył na niego spory majątek po tym, gdy ostatnie burze zniszczyły starego koźlaka. Okej. Widzę, że możemy pohandlować. Masz nowe przepisy pewnie. Może coś nowego nam się jeszcze trafi, chociaż ja kupowałam... Szybkie ostrygi są nowe. Wiecie co? Weźmiemy sobie worek mąki, kupimy. Sól. Bo ja nie mam za bardzo takich rzeczy, a mogą mi się przydać. Czy coś jeszcze? Sama nie wiem. Chyba na razie to wszystko. I co? Porozmawiamy dalej. Co możesz mi powiedzieć o Bermarze? Do najmilszych osób nie należy, ale to doskonały przedsiębiorca. Gdyby nie on, ta farma już dawno byłaby zapadłą dziurą na granicy cywilizacji. Bermar dba o nią lepiej niż o własne dzieci. Co słychać? Żarna mielą jak należy, a ziemia wydaje plony. Inni powiedzieliby, że to zasługa bogów, ale dla mnie to wyłącznie efekt ciężkiej pracy i oddania. No to zapewne masz rację. Dziękuję, Joris. Ma rację, no. Ciężka praca popłaca. Tutaj widzę jakąś kobietę na polu. I ciało? Dlaczego tutaj... O nie, nie mówcie mi, że zagryzły go te kraby zesrane. Na szczęście to zwykły farmer. Więc raczej farma nie ucierpiała aż tak bardzo przez nas, przez moją głupotę. Dobra. Spróbujmy znaleźć kogoś, z kim możemy pogadać. No i żeby może nie był zwykłym farmerem. Tutaj jeszcze po drugiej stronie chyba ktoś był i coś robił. Jest jakaś osoba, ale to pewnie też zwykły farmer, tak. Są chwasty, może wyrwę. Dobrze. Jesteśmy w ogóle też w okolicach ruin Wardalu. One są... O kurde, tutaj widać je. Są dosłownie obok tej farmy. Dobrze, spróbujmy znaleźć właściciela i w ogóle jakiś... Nie wiem, czego tu szukasz, ale mam nadzieję, że nie jesteś tu, by sprawiać kłopoty. Skąd u mieszkańców tej wyspy tyle gościnności? Widzisz, żeby stała tu gdzieś tabliczka z napisem obcym wstęp wolny? Albo darmowe piwo zapraszamy? Ta farma to teren Bermara i to on ustanawia zasady. A ja pilnuję, żeby te zasady były przestrzegane. No dobra. Widzę, że możemy o Wraskę zagadać. Na brzegu znalazłem ciało kobiety. Ciało kobiety? Cholera. Co jakiś czas znajdujemy zwłoki na plaży, ale ostatnio jest ich cała.
coraz więcej. Ludzie uciekają od wojny, ale boję się, że przywiozą ją ze sobą. Dzięki za informację. Później się tym zajmę. Mhm. Kim jesteś? Na imię mi Willem. Jestem tu ochroniarzem. A ty właśnie wszedłeś na posesję Bermara. No dobra. Jeśli nie masz interesu do mojego szefa, natychmiast stąd zawróć. No dobrze. Wasz młyn wygląda zupełnie jak ten spalony na drodze do miasta. Dokładnie. Tamten również należał kiedyś do Bermara. Z jakiegoś powodu bardzo często uderzały obok niego pioruny. Może to przez tą wysokość i położenie. Któregoś dnia, po wielu tygodniach suszy, jeden w końcu uderzył prosto w wiatrak. Całość z okolicznymi zabudowaniami spłonęła w ciągu kilku chwil. No kurde. I tak od wielu lat. Bermar sobie obiecuje, że go odbuduje, ale póki co nic z tego nie wyszło. Może to i lepiej. Mogłoby ucierpieć więcej ludzi. Mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Czy ja wiem? Złoto masz? Jeśli tak, to mogę ci pokazać, jak szybko machać lekką bronią. Okej, czyli uczysz jednoręcznej. Uczmy. Mam na... I zręczności. No, ceny masz całkiem niezłe. Ja i tak chciałam sobie chyba dać w broń właśnie jednoręczną. Nie potrzebujecie dodatkowej pary rąk do pracy? Właściwie to jest coś, czym możesz się zająć. No nareszcie. W wyniku podtopień mieliśmy tu ostatnio spory bałagan. Wiatr uszkodził młyn, a długotrwałe ulewy sprawiły, że plony zwyczajnie przegniły. Większość szkód naprawiliśmy, ale trzeba tu trochę posprzątać. Jeśli chcesz pomóc, możesz pozbierać ryby z wybrzeża na południe stąd. Już to zrobiliśmy. Czemu nie? Każda moneta się przyda. Pomogę wam pozbierać te ryby. Dobrze. W takim razie idź drogą na południe stąd, aż miniesz młyn. Przejdź się wybrzeżem i pozbieraj tyle ryb, ile zdołasz. Część ryb na pewno nie będzie nadawała się do zjedzenia. W porządku? Jest jeszcze coś. Woda czasami wyrzuc... Jeśli jakieś znajdziesz... Dzięki. Okej, no dobra. Mamy te ryby. Proszę, to wszystkie ryby, jakie udało mi się zebrać. Przyniosłeś więcej niż się spodziewałem. Całkiem nieźle. 40 ryb zebrała? Większość z nich wydaje się zjadliwa. Te ryby wystarczą nam na długie tygodnie. Dobra robota, mamo. Oto twoja zapłata. Okej, czyli to ciało musieliśmy tam znaleźć w sumie. Co możesz mi powiedzieć o Bermarze? Bermar to gospodarz tej farmy. Wymaga dużo, ale płaci szczodrze. Mhm. Wiele lat temu wykupił tę ziemię od poprzedniego właściciela, który nie radził sobie z jej zarządzaniem. Dzięki wsparciu gildii, Bermar wyłożył duży majątek na odbudowę potencjału farmy. Nieużytki zamienił w pola, a w miejscu starego młyna postawił nowy. Mhm, okej. Nie masz dla mnie jakiejś roboty na boku? Roboty na boku, powiadasz? Chciałbyś zarobić, rozumiem. Może i miałbym małą robótkę. Spójrz na tamte poletko, to z drzewem. Mam dla ciebie zagadkę. Co jest z nim nie tak? Ma za mało słońca? Nie, durniu, podpowiem ci. Zresztą sam to zauważysz, jak się po nim przejdziesz. Pełno tam szczurzych nur. Ale cholera, jakie to są szczury! Nie wiem, skąd się te cholerstwa wzięły, ale skórę mają twardą prawie tak samo, jak dobrze sklecona zbroja. Próbowałem je wytępić, ale zbyt dużo się ich namnożyło i zbyt głębokie mają nory, żeby można było coś z tym zrobić. Skoro taki wojak jak ty sobie nie poradził, to co ja mogę? No już, nie kpij. Kupiłem od alchemika przepis na trutkę, tylko na Beliara. Nigdy nie lubiłem się babrać w tych wszystkich menzurkach, fiolkach i innych takich. Poza tym, po prostu nie mam tutaj na to warunków. To jak? Załatwisz sprawę? Mhm. Dobra, zajmę się tymi szczurami. To świetnie. Trzymaj ten przepis. Tylko postaraj się pozbyć szczurów, a nie nas. Okej, trutka na szczury. Wiecie co? Może byśmy spróbowali się nauczyć broni jednoręcznej, plus 5? Siły mam trochę mało. Nie wiem, ile muszę mieć na tego rozjemcę, bo tak się chyba ta broń nazywa, co chcę sobie zrobić.
Aż musimy zerknąć, wiecie, bo powinnam to mieć napisane tutaj w kowalstwie. Na rozbijce, no właśnie. Niestety, ale nie wiem, ile siły on wymaga ode mnie, więc może chwilowo zostawimy punkty. Mamy tutaj jakby co gońca Araxos, który w każdej chwili może nas zabrać do miasta. Tutaj są farmerzy sami. A Bermar, ciekawe gdzie jest. Jakieś farmerki. Nie mogę się zajmować wszystkim i wszystkimi. Być może Bermar będzie w środku tego budynku. Albo tutaj gdzieś na polu. Widzę, że macie marchew. Pozbieram sobie w takim razie. Chociaż nie widziałam za bardzo żadnego dania z marchewką. Ale skoro nikt się mnie nie czepia o te marchewki, to pozbieram. Oczywiście w okolicy ruin Wardalu to my się w ogóle nawet nie wybieramy. Bo to nie ma chyba najmniejszego sensu. Okej, tu jest farmer też, dobra. I dużo tej marchwi tutaj zbiorę. Bo zaraz też podejdziemy w stronę tych ruin, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda z góry. Mniej więcej. Ale oczywiście nie mamy zamiaru tam wchodzić, nie? Okej, tutaj już jest znak o niebezpieczeństwie. Tam są wilki w teorii na dole tylko. Ale no rozumiem, że to jest tylko teoria. I czarne szczury tam chodzą. Dobra, a co wy na to, żebyśmy tam zeszli na tyle, na ile się da? W sumie. Co nam to szkodzi? Okej, witam. Wiecie, to są zwykłe... Ojej, zapomniałam, że mamy ten styl walki z Gotika załączony z tej drugiej części. Oni powinni napisać, że walka, a nie sterowanie, bo to jest tak bez sensu napisane. Witam cię, szczurze. Dobra, lewo-prawo jest zawsze najlepsze. O nie, naprawdę? Smoczy zębacz jest na górze. Czy kogoś coś boli? Czy o co chodzi? Dobra, tu niczego nie ma. Za bardzo. Już nie zbieram tych ziół, bo to jest żart. Kurna, gdzie ja łażę, nie? Co ja robię ze sobą? No wiadomo, nie będziemy się pchać. Nie wiadomo jak wielki syf, ale tutaj, gdzie możemy coś wyczyścić, no to chyba warto. Czarne wilki. No niech będzie. Mam nadzieję tylko, że się nie wpakuje w jakieś kłopoty. Tamten się nie rzucił. Witam. Widzę, że tutaj mamy wodę nawet. Słyszę coś. O Boże Święty. No do tego cholerstwa to ja nie chcę iść. Ale zajebisty ma model, nie? Tylko błagam, niech on do mnie nie przypełznie, bo się chyba... Nie wiem co. No, wydaje mi się, że już wchodzę w takie obszary, gdzie nie powinnam wchodzić. No. Jest szkielet wojownik, ale są jeszcze wilki. Korzystamy póki możemy i tam był też szczur jeszcze. Kurna, na cholerę ja tu wlazłam w ogóle na razie, nie?
tym wężem błotnym to ja nawet nie chcę chyba próbować. No raczej nie. Obalone drzewo. Korzystamy w takim razie. Umiejętność wydobycia wzrosła. Tam jest w ogóle jakiś most. Jak to na mapie wygląda? No, jesteśmy typowo praktycznie pod Wardalem, nie? To raczej nic dobrego. Są czarne szczury. One mi raczej nie zagrażają. Dobra, zanim ten szczur, to jeszcze tutaj obalone drzewo też zostawiłam. Czuję się dziwnie, że tu chodzę, nie? To był czarny goblin czy szkielet goblin? Czarny goblin. No dobra. Ale coś czuję, że powinnam stąd iść, nie? Znaczy dobra, są tutaj stworki takie... Całkiem. Przynajmniej w tej okolicy. Nie czuję, żeby... było jakoś źle w tym miejscu. Jest niedźwiedź. W sumie spoko, nawet byśmy go porobili bez straty HP. Raczej. No może nie będę się leczyć. Damy sobie radę z tym niedźwiedziem. Mogę przyjąć zawsze... Chociaż ja teraz też zmieniłam ten styl walki. No ale dobra. O cholera. No właśnie, nie umiem się bić z niedźwiedziami na tym stylu. Cholera. No, miałam zrobić zadania na farmie Bermara, a już oczywiście wlazłam w las i jestem zadowolona z siebie, nie? Ale dobra, mieliśmy też zwiedzać mapę, może nie będziemy marudzić jednak. Chociaż w przypadku tego niedźwiedzia to powinnam sobie styl walki zmienić znowu. Ustawienia. Sterowanie z Gothica 1. Dobra, ustawienia powinny mi się zapisać. Cześć, chodź. No. Nie jesteś jakiś bardzo trudny. Szczerze mówiąc, jest prostszy od cieniostwora. Podejrzewam, że dostaniemy tyle samo expa za niego. Dobra, pokuszę się. Tam są normalnie preriówki. No powiedzcie mi, że tu jest niebezpiecznie. Trochę słabo mi w to uwierzyć. Chyba, że trafiliśmy na taki obszar, że tu jest w miarę okej. No. Wardal jest tam wyżej bardziej. Tutaj są tereny niebezpieczne, no ale nie aż tak bardzo. Są dziki. O nie, są kraby. No tu zwykłe dziki, no. Co może być w tym niebezpiecznego? W sumie kraby byłoby dobrze wykończyć. Co te dziki takie wytrzymałe? Ojej. Nawet wargów tutaj nie ma za bardzo. Są gobliny. Dobra. Dobra, wiecie co? Wyleczmy się czymś. Niech będzie. W sumie ta zupa z ziołami całkiem nieźle sobie daje radę. Mogłam tą potrawką z dzika się wyleczyć też.
Bo jeszcze mam chyba jedną. Ale to jak obrywiemy bardziej, to się wyleczymy. Nie no, spoko. Trochę taki odcinek bardziej expowy nam się zrobił. Ale to chyba nic złego raczej. Tam jest cieniostwór. No dobrze. Od cieniostworów no to z dala, wiadomo. No takie gobliny. No zapraszam. No. O, tutaj jest jakaś ta wieża. Niczego tu nie znajdę, a czego plądrować. Nie wiem, czy to dobrze, że ja tu weszłam w ogóle. Tam jest ten cieniostwór. Tam są wargi. Tutaj leśne te ścierwojady, szczury. Dobra, to spoko. Całe poletko. No niech będzie. No a gdzie mój kryt jakoś? Coś? No. No i dobrze. Okej. Jeszcze ten szczur za chwilę. Tam są dwa, nie wiem czy sobie z dwoma naraz dam radę. Chyba tak. To tylko szczury. Chociaż trzeba przyznać, że są duże, paskudne. Okej, widzę, że też atakują w grupie. No, trochę gryziecie. Okej. I teraz już bez problemu. No. Nic tu nie ma. Mogę tego drugiego szczura? Niczego tu nie znajdę. Dobra. Okej, no i tutaj już jesteśmy w miarę na bezpiecznym terenie. Podejdziemy pod tę wieżę, która się tam znajduje. W ogóle jeszcze mamy dalej do odwiedzenia koło bursztynowego wybrzeża tą latarnię morską. Muszę o niej pamiętać. Okej, od wargów to z dala i od tego cieniostwora też z dala. Bo to się dobrze nie skończy. Tam na dole też są wargi. Okej, mamy bryłę lodu, runę i jakiś kufer. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No tego to się nie spodziewałam. Że jakiś klucz będzie potrzebny. Tam jest smoczy korzeń. No ale nie pójdę tam w życiu. No dobra. To co? Spadamy stąd, mi się wydaje. Wow. Co? Lekki łuk mahoniowy. Ominęłam takie coś? A, bo to tu. Dobra. To co, chyba wrócimy sobie ścieżką, no nie? Jeszcze jeden szczur przyszedł. To w takim razie chodź, no nie będę narzekać na expa, nie? I wrócimy na farmę. Trochę poobijany przyszedł. Trochę dziwne to. Dobra, wyciągnę sobie na wszelki wypadek, żebym się w coś nie wbiła. Ale tak na 1000% to nic mi się już tutaj nie stanie, żadna krzywda. Trochę wyczyściliśmy ten teren. Trzeba przyznać, że jest całkiem okej. Tam na górę to nawet w ogóle nie wchodzimy, bo tam są smocze zębacze.
Tam jest zresztą droga do Vardalu, taka już typowa, nie? Okej, to co? Próbujemy znaleźć Bermara. Wydaje mi się, że powinien tutaj gdzieś niedaleko być. Jeszcze tej szopy nie sprawdziłam. A, tu jest w ogóle stół alchemiczny. Z teorii moglibyśmy tutaj porobić coś. Jest jakiś kufer, może pokusimy się o otwarcie. Czemu by nie? Nie wiem, czy mam wszystkie składniki na tą trutkę. Raczej nie mam. Ale to się okaże. Prawo, prawo, lewo. Prawo, lewo, prawo. Podobno miało mi się rzadziej łamać wytrychy. Kurna, widzę. Dobra, znajdźmy tą kartkę. Szkolenie. Przepis, trutka na szczury. Rozumiem. Mamy chyba wszystko. Trutka na szczury. W celu przygotowania substancji należy przy stole alchemicznym rozetrzeć poniższe składniki. Potem zmieszać je w mezurce z wodą, a powstałą maść wylać na płaskie naczynie i poczekać do zastygnięcia w trwałą formę. Grudkę pokruszyć, a następnie przesypać do woreczka i dokładnie zabezpieczyć. Uwaga, środek silnie żrący, unikać kontaktu ze skórą. Składniki: mezurka, ciemny grzyb, deszcz polny, kawałek smażonego szczurzego mięsa i oczywiście odrobina wody. Trutkę umieścić bezpośrednio przy noże szkodnika, podpalić i czekać na efekty. Uwaga, szkodniki wypuszczone ze swoich nor przy strujące opary mogą zaatakować. Dobra, no wydaje mi się, że powinnam to móc zrobić. Inne. Przygotuj trutkę. Trutka na szczury. Jedna. Poszło szybko. No dobrze, zrobiliśmy ją w takim razie. Spróbujmy teraz coś tutaj zadziałać. I wejdźmy do tego głównego budynku. Tam jest w ogóle mieszek na samej górze. Wejdźmy tutaj, bo może znajdziemy Bermara w środku. Oj, jak najbardziej. Nie wiem, kto cię tu wpuścił, ale najwyraźniej muszę pogadać o tym z Willemem. Czego szukasz na mojej ziemi? Trudnej kradzieży. Masz może dla mnie jakąś pracę? Nie potrzebuję w tym momencie dodatkowych rąk do pracy w gospodarstwie. Powoli kończymy zbiory. I jeśli nic nagle nie zniszczy mojej farmy, to będzie mój najlepszy rok. Nie dość, że ziemia dobrze obrodziła, to ceny wyższe niż w dawnych latach. Możesz porozmawiać z moimi pracownikami. Może któryś z nich będzie potrzebował pilnej pomocy. Słyszysz to? Ten dzieciak znowu zaczął swoje piłowanie. Chyba głowa mi odpadnie. To twoja farma, nie możesz go wywalić? To nie takie proste. Ten głupek z dwiema lewymi rękami to mój syn, Kyle. Sam kazałem mu znaleźć jakieś zajęcie, żeby nie obijał się całymi dniami. Skąd mogłem wiedzieć, że postanowi postawić ten zbitek desek pod samym domem? Pytałeś o pracę, więc może chciałbyś się zająć moim synem? Mam się nim opiekować? Wystarczy, że pomożesz mu znaleźć mniej irytujące zajęcie. A nawet jeśli to się nie uda, to kilka godzin bez tego przeklętego hałasu też będzie dobre. No dobra. Kim jesteś? Jestem Bermar, a to moja farma. Nic więcej nie musisz wiedzieć. No dobra. Nie będziemy może pytać, co słychać. Tutaj chyba jest jego żona. Albo i nie. No dobra. To co, spróbujemy może zająć się najpierw tą trutką na szczury. Pewnie chodzi o to drzewo. Chyba, że mamy to dać temu. Willemowi. Nie. Nie będę ci zawracał. Mądry. To co ja muszę z tym zrobić? 5 butelek trutki powinno wystarczyć. 5 butelek? Ojej, to jakbym wiedziała, to już bym dawno zrobiła 5. Dobra, to przejdźmy się koło tego gościa, co piłuje. Kyle. Ej, ty. Ej, czy wy myślicie, że to jest ten sam Kyle, o którym ja myślę? Czytajcie, Kyle, który był w Górniczej Dolinie? Cześć, co tu budujesz? Stawiam spichlerz dla mojego ojca. Muszę ci powiedzieć, że idzie mi to coraz lepiej. Będzie gdzie trzymać tegoroczne plony. Czy spichlerz nie powinien mieć drzwi?
Cholera, zupełnie o tym zapomniałem. Nieważne, wytnę na nie miejsce później, gdy już reszta będzie gotowa. Jestem tu nowy, mógłbyś pokazać mi farmę? Nie ma tutaj raczej nic ekscytującego. Myślisz, że czemu zabrałem się za budowanie tego spichlerza? Pracuję nad nim już prawie każdego dnia od dobrych kilku tygodni. Właściwie to zasłużyłem na jakąś przerwę. Poszukajmy czegoś ciekawszego do roboty. Masz jakieś pomysły? Mogę nauczyć cię co nieco o kowalstwie. Walenie młotem o kawałek żelaza przez cały dzień? Jedyna głupsza czynność to chyba walenie kilowym o kawałek kamienia. Chciałbyś wyruszyć na wspólne polowanie? Oszalałeś? Okoliczne lasy są pełne tych cholernych wilków. Nie mam zamiaru ryzykować własnego życia. To chyba Kyle faktycznie z Gothica 1. Nic nie przychodzi mi do głowy. Nic nie szkodzi. Wiem, jak to jest. Czasami całymi dniami spaceruję po polach i nie wiem, co robić. Chodź, pokażę ci moje ulubione miejsce. Okej, Kyle, a możesz chwilę poczekać? Ja jeszcze wyrobię 4 trutki, bo... Kurna, myślałam, że jedna wystarczy. Trzeba było przeczytać w dzienniku, nie? Dobra, to jeszcze 4 zrobimy. Przynajmniej mogę, no nie? Inne. Przygotuj trutkę. Trutka na szczury. Raz, dwa, trzy, cztery. Wróć, wróć i koniec. Zliczone plony. No mamy 5 trutek, to co muszę chyba oddać teraz już, nie? Mam nadzieję, że Kyle nie powiek nie wiadomo gdzie. Nie, stoisz tutaj, dobra. To zaraz mi pokażesz, ok? Tylko nie właź gdzieś do jakichś ruin Wardalu, bo się zrobi niedobrze. Willem. No, i co ja mam sobie zrobić z tymi trutkami? No przecież mam 5. A nagle się okaże, że 50. Nie no, trutka na szczury, substancja żrąca. Chyba, że ja mam sama to na polach rozłożyć. Nie wiem, zaraz się okaże. Ciekawe, co mi pokaże. Nie, tylko nie idź do tej jaskini, o której ja myślę. Proszę cię. Bo tam jest cieniostwór. Chyba, że idziemy na plażę. Czy ten młyn nie jest wspaniały? A może, gdy skończy mój spichlerz, to sam zabiorę się za postawienie takiego młyna? Pomyśl tylko, jaki musi być widok tam z góry. Szkoda, że nie można od środka dostać się jakoś na dach. Mam pomysł! Co ty na to, żeby spróbować się na niego wspiąć od zewnątrz? Nie zabronię ci próbować, ale to nie ja będę cię później zbierał. Chwila. Ej, no bez przesady. No nie mów mi, że będziesz właził, jeszcze się zabijesz. Tak sobie myślę. Wiesz co? Może póki co sobie odpuścimy to całe wspinanie? Chodź, nauczę cię łowić ryby. Niedaleko stąd jest mały staw. Farmerzy mówili, że zawsze tam dobrze biorą ryby. No dobra, to chodź, chociaż boję się, że pójdziesz w okolice, gdzie są te kraby zasrane. One się już tam pewnie porozpiły. Chyba, że będziesz tam, gdzie te topielce wygłodniały, to okej, bo tam już nic nie żyje. A nawet jak żyje, to żaden problem. Umiemy łowić ryby, ale... Czemu by nie? Świetnie. Są nawet wędki. Trzymaj. Ta jest dla ciebie. Zobaczymy, kto złowi więcej. Okej, a gdzie jest łowisko? Ach, tutaj. No to zobaczymy. Hej. Masz coś? Nie. Cholera, ja też nie. Chrzanić to łowienie ryb. Ci durni rolnicy musieli wszystkie wystraszyć. Chwila. No dobra, no to biegnij dalej, stary. Musimy się chyba tymi trutkami sami zająć. Wiem, co będziemy teraz robić. Wspinanie na młyn to była przesada, przyznaję. Może zaczniemy od drzewa?
Czemu aż tak ci zależy, żeby się wspinać? Pomyśl, ile to daje korzyści. Można wchodzić na drzewa, po świeże jabłka, można ścinać tylko małe gałęzie potrzebne na ognisko, no i można też ukrywać się przed wilkami. Dobra, patrz, jak to się robi. Okej. Okay. Poważnie będę się wspinała na drzewo? Fajne masz korzenie, panie drzewo. No chyba tu jest najwyższy szczyt. Widzisz, to nic trudnego. I co, mamy zejść tak po prostu? Tak, możemy już zejść na dół. No to zejdziemy pomału. Mówiłam pomału. Ale placuch. Twoja kolej. Dobrze, a teraz mnie stąd ściągnij. O czym ty mówisz? Nie przyglądałem się, jak schodzisz. Musisz mi pomóc. O Boże. Nigdzie się nie ruszaj, poszukam czegoś. Oporny uczeń. Dobra. Ten głupek utknął teraz na drzewie. Muszę wymyślić jakiś sposób, by ściągnąć go na ziemię. Inaczej mogę zapomnieć o nagrodzie od jego ojca. Dupsi, dupsi. Co ja mam niby zrobić, żeby on normalnie zlazł na dół? Ja bym jakiś materac podłożyła, ale skąd ja tutaj wezmę jakiś materac? Do cholery. Dobre pytanie. Kurna, słyszę te szczury non-stop w tym miejscu. Może mi coś podpowie ta telekineza? A nie mogę siana wziąć? O właśnie. Tak myślałam, że pomoże siano. Hej. Cholera. Mój brzuch. Przynajmniej jesteś na dole. Następnym razem najpierw przygotuję sobie jakąś drogę powrotną, zanim zacznę się wspinać. Mam już chyba dość przygód na dziś. Posiedzę tu i trochę odpocznę. No okej, okay, Kyle. No, widzę, że nie jest z tobą za dobrze. Kurna, słyszę te szczurzyska cały czas. Wiecie co, przejdę się po tym, bo to ma być przy tamtym drzewie chyba, nie? Albo przy tamtym. Tak czy inaczej, no to tamto połacie pola. Spróbujmy. Oj, tak, możemy tutaj wlać trutkę. Więc zróbmy to. Cholera. Jak to cuchnie. A no była mowa, że mogą przylecieć szczury i faktycznie. Ale to dobrze, bo to exp i to skóry. I trochę jeszcze tych nasion. No dobrze. Tutaj kolejne. Rozumiem, że norek będzie 5. O kurna. Jakiś ogromny czarny szczurzor tu przyszedł. Ciekawe, skąd się wziąłeś. Nie uwierzę w to, że w ziemi żeś siedział. Ale wielkolud. No dobra, nie marudzę. Będą skóry. No dobra. Będą skóry i wykonane zadania oba. Co mnie tu podgryza? Małe szczurki. Ale będziemy mieli dużo skórek. Super. To akurat mnie bardzo cieszy. Gorzej, jeżeli wyleci jakiś zmutowany szczur wielki. O kurde. Cała rodzina szczurów wylazła. Ała, no paskudo. Chyba mama, tata, kurna, wujek i ciocia, nie? Ojej, dobra. Zostało nam ostatnie tutaj. Chyba. O, to jest zwykły? A nie, bo tam były chyba ogromne. Czy zwykłe? Nie wiem, czy to wszystko? Ile się pali? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To wszystkie.
To zadanie już wykonaliśmy, rozumiem. To może tak, chodźmy najpierw do Bermara, chociaż Willem jest obok, więc... Może jednak nie trzeba spisywać tak szybko was, młodych, na straty. Jak chcecie, to coś tam potraficie zdziałać. Bogowie, jak to śmierdziało! Do teraz czuję ten zapach. Jak ty tam wytrzymałeś w tych oparach? Nie bardzo miałem czas o tym myśleć, gdy rzuciło się na mnie stado szczurów. Racja. Mówiłem, że to straszne gnidy. Trzymaj. Należy ci się solidny mieszek. A dziękuję. Nie będę ci zawracał głowy. Dobrze. I chodźmy jeszcze do Bermara. Zająłem się twoim synem. I jak wam się udał dzień? Udało ci się nauczyć go czegokolwiek przydatnego? Nauczyłem go co nieco o wspinaczce. Mam tylko nadzieję, że zbytnio tam nie ryzykowaliście. Dobrze, że chłopak nauczył się czegokolwiek przydatnego. Następnym razem, gdy napadną go w lesie wilki, przynajmniej będzie potrafił się przed nimi schronić. Mhm. Wiem, jak Kyle potrafi być uciążliwy. Dlatego tym bardziej dziękuję, że się nim zająłeś. Trzymaj. To w ramach nagrody. Okej, dziękuję bardzo. Dużo sztuk złota zostało, aż 120 sztuk. To wiecie co, jeszcze na koniec zajrzymy do tego gościa pod młynem, czy on nie ma dla nas jakiegoś zadania. A jeżeli nie, no to w kolejnym odcinku wrócimy, albo jeszcze nawet dzisiaj wrócimy z gońcem do miasta, albo pod kopalnię Araxos znowu i się przejdziemy gdzieś. Muszę z tobą lecieć. Już nic nie ogarniemy. Tu jest jeszcze Hod. Nie rozmawiałam z nim. Kim jesteś? Na imię mi Hod. Kiedyś byłem marynarzem, ale teraz, jak sam widzisz, pracuję na tej farmie. Ciebie z kolei nigdy tu wcześniej nie widziałem. Jestem Marvin. Niedawno przybyłem na tę wyspę. Nowy na wyspie? Rzadko odwiedzają nas ludzie z zewnątrz. Jeśli nie planujesz niczego ukraść, Willem ani Bermar nie powinni mieć problemu, że tu jesteś. No, szczególnie jak pomogliśmy. Jak idzie praca? Jak to praca, chłopcze? Raz lepiej, raz gorzej. Czasem coś zaboli i w kościach strzychnie, ale szefowi się nie odmawia. Zwłaszcza, gdy lubisz dźwięk pobrzękujących monet w sakiewce. Mhm, oczywiste. Co tu robisz? Zanoszę skrzynię, rąbię drzewo, ścinam zboże. Czasem jakaś klepka od beczki pójdzie, to ją naprawię. Słowem, robię wszystko to, czym w danym momencie trzeba się zająć. Jesteś taką miejscową złotą rączką? Po prostu pomagam ludziom. No i tak przy okazji trzeba mieć za co żyć. Byłeś kiedyś marynarzem? Szorowałem pokład u jednego kupca z Myrtany, ale nie trwało to długo, bo po tygodniu podróży facet osiadł na Archolos. Z tego co wiem, jest teraz jakąś grubą szychą w Araxos. Całkiem mnie polubił, ale że wojownikiem i rachmistrzem byłbym marnym, polecił mnie Bermarowi. Takim oto sposobem trafiłem na tę farmę. No dobrze. Co słychać? Gdybym był młodszy, to nie popełniłbym drugi raz tego błędu i zostałbym na morzu. No. Dzięki za rozmowę. Spiesz, następnym razem wpadnij na Okej, dobra. To co, moi drodzy? O, widzę, że teraz się tam pojawiła łódka dzięki temu, że wyczyściliśmy plażę. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam już bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. W kolejnym pójdziemy sobie w okolice. Już wam mówię. Pójdziemy sobie w okolice obozu Drwali na przykład i w okolice no, najbardziej tych obozu Drwali. Do Mglistych Moczar i do Bagna raczej nie wejdziemy, ale obóz Drwali i Węglarzy tam jest jeszcze. Jest dosyć interesujące, wydaje mi się, więc tak to zrobimy. Ewentualnie do Wilczego Leża spróbujemy się przejść jeszcze, ale to się okaże w kolejnym materiale. Dziękuję wam bardzo serdecznie, jeżeli wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!